Trwa przeszukiwanie gruzów. Są ogromne zniszczenia w 7 miejscowościach. O tym, jak trudna jest tam sytuacja we Wstajesz i Wiesz, mówiła polska dziennikarka Barbara Sierszuła. Te wsie, to są 4 wsie, właściwie w okolicach Brzeclawia, a Chodonina, one wyglądają jak po trzęsieniu ziemi, albo ktoś powiedział, też użył takiego porównania jak po wojnie. Po prostu domy bez dachów, rozbite ruiny na ulicy, samochody powywracane, spadające cegły. W jednym z wideo widziałam taki moment, kiedy latają jak gdyby w powietrzu wielkie kamienie. No po prostu rzeczywiście to tornado spowodowało w tej miejscowości zupełny koniec świata. I my w Czechach też będziemy, jedzie tam na miejsce nasz reporter, więc będziemy się z nim łączyć w dniu na żywo TVN24 i oczywiście będziemy wracać też do pogody w naszym kraju i do prognoz pogody, które też są na najbliższe godziny i doby niepokojące. A teraz na Białoruś się przeniesiemy, bo białoruski opozycjonista Roman Pratasiewicz i jego partnerka Sofia Sapiega zostali przeniesieni z aresztu do aresztu domowego, tak informuje BBC. Pratasiewicz został